Q85R, czyli jeden z najwyższych modeli na ten rok. Po otwarciu pierwsze, co nas wita, to oczywiście słynny One Connect, czyli serce tego telewizora. Tutaj znajduje się m.in. cały procesor, ale też wszystkie porty. I to jest unikalna cecha dla Samsunga. Bardzo fajna, właśnie moja ulubiona, bo dzięki temu urządzeniu możemy użyć bardzo krótkich kabli HDMI, ponieważ wszystkie inne urządzenia, jakaś konsola do grania, czy na przykład dekoder satelitarny, stoi blisko tego. Kolejna rzecz, o już tutaj widzę, słuchajcie, to jest prawie niewidoczny przewód, dzięki któremu możemy podłączyć właśnie ekran telewizora z One Connectem. I wyobraźcie sobie, że w tym kablu znajduje się także prąd, czyli to jest jeden mały, smukły kabel, który właśnie idzie od ekranu do One Connecta. Jest on bardzo długi, do 5 metrów. No i kolejna rzecz, to widzę element podstawy, ale nie jest to wszystko, dlatego że drugie części podstawy są na pewno pod tym styropianem. Zabieramy się za rozpakowywanie tego kolosa, bo to jest aż 65 cali. Druga część podstawy, ciężka, fajna. W tym roku, słuchajcie, podstawy są inne, bardzo minimalistyczne, nawet mi się bardziej podoba. Oryginalna. Studiuję właśnie instrukcję obsługi i tu się nie ma co śmiać, bo tu jest wszystko napisane, jak złożyć podstawę, dlatego że co roku te podstawy składa się inaczej, więc polecam. Podstawa główna to jest ta, którą wyjęliśmy z pudła. Zobaczcie, jakie to jest proste w tym roku. Wystarczy nałożyć i tutaj mamy cztery śruby, które wkręcimy, a następnie na to wszystko nałożymy telewizor. No to zabieramy się do skręcania. Mamy go pięknie z folii wyciągniętego. Zbyszek dużo pakuje. Elegancko. No i zobaczcie, tak to wygląda. Musimy tutaj trafić. No dobrze, słuchajcie, ostatnia śrubka wkręcona. I to, co się rzuca w oczy, to tutaj miejsce na prawie niewidoczny przewód, który idzie bezpośrednio, wędruje sobie tym slotem do One Connecta. I to jest, słuchajcie, jedyny przewód właśnie, który jest podłączony do tego ekranu. Czyli nie ma już żadnego kabla prądowego, tylko wszystko w tym smukłym przewodzie jest wypuszczone z tyłu ekranu. Q85R złożony, no to teraz czas przyjrzeć się, na co stać ten telewizor. Oczywiście na pełne testy przyjdzie jeszcze czas naszej redakcji, ale już teraz mogę Wam powiedzieć, na co na pewno zwrócić uwagę i co może nas zaskoczyć. Pierwsza rzecz to oczywiście pełne podświetlenie. W tym roku QLEDy w większości przypadków mają pełne podświetlenie, a to oczywiście wpłynie na jego czerń i kontrast. Będziemy to dokładnie badać i liczyć te strefy i o tym się dowiecie z naszego testu, ale tak jak mówię, myślę, że bardzo dobrą czerń ten telewizor posiada. Druga rzecz to powłoka kątowa. To jest bardzo duża nowość, ponieważ telewizory posiadają matrycę VA, czyli bardzo dobrą czerń mają, natomiast zawsze miały słabsze kąty. Natomiast w tym roku Samsung nałożył specjalny filtr i powiem Wam, że już tutaj sprawdzałem, nawet jak tutaj siedzę pod tym kątem, to już widzę rzeczywiście, że ta powłoka działa. I to chyba jedna z najważniejszych nowości w tym roku w telewizorach. Oraz też powłoka antyrefleksyjna, ponieważ też nie lubimy, jak światło się odbija, to na przykład teraz też pada z okien dosyć duże słońce i widać, że ta powłoka działa. Tutaj na mną też widzicie w tej chwili odpalony tryb ambient mode, gdzie moglibyśmy zrobić zdjęcie tutaj na tle tej szarej ściany i też tutaj pojawiłaby się ta szara ściana, więc ambient to jest bardzo fajna, unikalna cecha tego telewizora. No i na koniec Quantum procesor, tak, 4K, który zszedł z modelu 8K, on też wpłynie tutaj na reprodukcję obrazu, ale tak jak mówię, wszystko to będziemy testować dokładnie już niedługo w naszej redakcji. Więc dziękuję Wam bardzo i zapraszam, śledźcie nasz portal. Do zobaczenia, cześć!